Cześć, tu jest Tyna i dziś wielkanocny przegląd sklepowy. Jako, że zbliżają się święta wielkanocne, postanowiłam, że sprawdzę, co można znaleźć w asortymencie różnych sklepów i wybrałam się m.in. do Auchan, do Teddy, Pepco, Kika i do kilku innych. I pierwsze, co chcę powiedzieć, to to, że w porównaniu do świąt Bożego Narodzenia, asortyment na święta wielkanocne jest w sklepach o wiele mniejszy. Tak naprawdę najwięcej dekoracji wielkanocnych znalazłam w Teddym i w Auchan. I od tych dwóch sklepów zacznę. Na początek niech będzie Teddy. Przed wejściem jest tu wiele styropianowych jaj do dekoracji własnej, a także filcowe koszyczki. Można tutaj dostać też wszelkiego rodzaju figurki, czy to ceramiczne, czy to drewniane. I wśród nich są na przykład kurki, zajączki, ptaszki, motylki. Czy na przykład jajka. Są tutaj również zestawy kreatywne do dekorowania, na przykład jajek, czy różnego rodzaju innych ozdób wielkanocnych. Można znaleźć wiele różnych pojemniczków, pudełeczek nawiązujących do Wielkanocy. W asortymencie można też znaleźć różnego rodzaju koszyczki. Było też sporo różnokolorowych jajek. Dodatkowo można się tutaj zaopatrzyć w serwetki z wielkanocnymi motywami czy torebki ozdobne. Przejdźmy teraz do Auchan. Tutaj również można spotkać wszelkiego rodzaju figurki ozdobne, zarówno drewniane, ceramiczne, jak i takie trawiaste. Do wyboru było też wiele różnych koszyczków. Było też sporo zestawów kreatywnych do samodzielnego kolorowania czy ozdabiania. Były również świeczki w kształcie jajek i przeróżne jajka. Można tam znaleźć również trawy ozdobne czy różnego rodzaju wianki. Byłam również w Pepco. Tu też były różnego rodzaju koszyczki. Były też wianki wielkanocne, różnego rodzaju figurki, na przykład jajka, króliki, zajączki. Było też sporo dekoracyjnych jajek w różnych kolorach, a także rzeczy do wykonania własnoręcznych ozdób. Można znaleźć tu również przybory kuchenne z wielkanocnym motywem. Natomiast markety budowlane, jak na przykład OBI, w którym też byłam, miały do zaoferowania tych rzeczy związanych z Wielkanocą znacznie mniej. Tu było sporo sztucznych kwiatów. A także trochę figurek. A w Leroy było tylko tak naprawdę
naprawdę jedno stoisko związane z Wielkanocą. A na nim kilka wielkanocnych figurek. W swoich wyprawach sklepowych udałam się również do Kika. Tu były zarówno styropianowe jajka, jak i wielkanocne torebki, różnokolorowe jajka, figurki króliczków, zajączków, baranków. I jeszcze więcej różnokolorowych jajek. Jako, że niedawno w moim mieście otworzono Dillsa, postanowiłam, że tam również się wybiorę. Po pierwsze z ciekawości, co tam w ogóle można dostać, a po drugie w poszukiwaniu wiosennych i wielkanocnych akcentów. Bardzo wiele było różnych zestawów kreatywnych, takich przeznaczonych bardziej na przykład dla dzieci, nawiązujących do świąt wielkanocnych. Były tam też na przykład opaski w kształcie króliczych uszu. Wybrałam się również do Rossmana, ponieważ słyszałam, że również można znaleźć tam wielkanocne dekoracje i faktycznie można tam co nieco znaleźć. Na przykład trochę figurek, trochę zawieszek, kubeczki z motywami wielkanocnymi, filcowe koszyczki czy podkładki. Okej, i to już były wszystkie sklepy, do których wybrałam się w poszukiwaniu wielkanocnych dekoracji. A na dziś to już wszystko, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego, pa!